Cześć. Na początku Holocenu epoka lodowcowa chyliła się ku końcowi. Topniejący lód sprawiał, że powstało wiele tak zwanych jezior proglacjalnych, czyli takich, które usytuowane są na przedpolu lodowca. Największym z nich było jezioro Agassiz, które powstało na terenach obecnej środkowej Kanady oraz stanów Minnesota i Dakota Północna. Jezioro to przyczyniło się do rozwoju rolnictwa na zupełnie innym kontynencie. Jak to możliwe? Zaraz Wam wyjaśnię. Jezioro Agassiz powstało 12 tysięcy lat temu. Jego nazwa pochodzi od Louis Agassiza, paleontologa, geologa i glacjologa, który jako pierwszy przedstawił hipotezę wielkiego zlodowacenia. Był to w tamtych czasach największy słodkowodny akwen. Mimo że jezioro nie było głębokie, znajdowało się w nim więcej wody niż obecnie we wszystkich jeziorach na świecie. Jego stan stale się zmieniał, ale największy obszar, jaki zajmował, był równy powierzchni dzisiejszej Kalifornii, czyli około 424 tysięcy km kwadratowych. Dla porównania powierzchnia Polski wynosi 312 tysięcy km kwadratowych. 8200 lat temu lodowiec zaczął się gwałtowniej cofać, a lodowe zapory, które kształtowały brzegi jeziora, były coraz słabsze. Jedna z nich nie wytrzymała i pękła. Ogromne ilości wody zostały uwolnione, a jezioro zaczęło się opróżniać. Szacuje się, że wypływ wody trwał nieustannie przez co najmniej kilkanaście miesięcy. Była to największa i najdłuższa powódź w Holocenie. Co najmniej kilka tysięcy kilometrów sześciennych wody, częściowo przez rzekę Świętego Wawrzyńca i częściowo przez okoliczne tereny, spływała do Oceanu Atlantyckiego. Obszar ten był słabo zaludniony, dlatego mogłoby się wydawać, że wydarzenie nie miało wpływu na ludzkość. Jest to błędne wyobrażenie. Słodka woda jest lżejsza niż słona. Kiedy olbrzymie jej ilości wdarły się do Atlantyku, utrzymywała się na jego powierzchni. Sprawiło to, że ciepły prąd północnoatlantycki zaczął opadać w głąb toni morskiej i nie docierał już do Europy. Spowodowało to spadek temperatur o kilka stopni oraz mniejszą ilość opadów. Stan taki utrzymywał się od 200 do 400 lat. Sprawiło to, że tundra zajęła tereny, na których kiedyś rosły europejskie zielone lasy. Z kolei bliskowschodnie stepy oraz sawanny zaczęły pustynnieć. Susza zmusiła żyjących tam ludzi do zmiany trybu życia. Do tej pory głównie zajmowali się zbieractwem oraz łowiectwem. Sytuacja sprawiła, że musieli nauczyć się uprawiać rośliny oraz nawadniać pola. Najprawdopodobniej wielka powódź w Ameryce przyczyniła się do narodzenia rolnictwa oraz do procesu przemian, który nazwano rewolucją neolityczną. Oczywiście ochładzanie się klimatu i przekształcenia początkowej cywilizacji człowieka to procesy bardzo skomplikowane, trwające tysiące lat i sporo składowych mogło mieć na nie wpływ. Jednak hipoteza wypływu jeziora Agassiz, mimo kilku niewiadomych, jest najbardziej spójna i to właśnie ją wielu naukowców uważa za przyczynę rewolucji neolitycznej. Jezioro Agassiz istniało krótko. Dziś niewiele po nim zostało. W miejscu, gdzie było, leży obecnie wiele innych, mniejszych jezior. Jednak gdyby nie ten epizod z historii naszej planety, to rozwój cywilizacji mógłby się opóźnić. Gdyby tak się stało, to kto wie, czy oglądalibyście mnie teraz na YouTubie, czy siedzieli w jakiejś średniowiecznej warowni. A na koniec chciałem Was jeszcze zaprosić do sklepu z koszulkami Mitu, z którym właśnie rozpoczynam współpracę. Znajdziecie tam mnóstwo wzorów. Każdy może wyszukać coś dla siebie. Już niedługo będziemy chcieli wprowadzić nowe koszulki z motywami naukowymi. Link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia niebawem.